12 maja 2019 roku zajezdnia trolejbusowa w Gdyni zorganizowała w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich swój Dzień Otwarty. Zajezdnia powstała przy znaczącym udziale funduszy unijnych w 2007 roku, kiedy to wdrażano zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego. W ramach tego programu oddano również ponad 10 km sieci, pętlę na Kaczych Bukach i zakupiono 10 nowych trolejbusów. Historia komunikacji trolejbusowej w Gdyni sięga 1943 roku, kiedy to Niemcy uruchomili pierwszą linię na trasie między Zarządem Miejskim a Chylonią. Po wojnie w 1946 roku wznowiono ruch trolejbusowy i rozbudowano linię trakcyjną. Historię gdyńskich trolejbusów można prześledzić na planszach ustawionych przed budynkiem administracyjnym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej. Dzień Otwarty Zajezdni cieszył się ogromnym powodzeniem. Co pół godziny ruszała kolejna grupa zwiedzających z przewodnikiem, od którego można się było dowiedzieć o historii i dniu dzisiejszym komunikacji trolejbusowej oraz zapoznać się z pomieszczeniami i wyposażeniem zajezdni. Tu widzimy stanowisko do obsługi baterii. W dwóch halach znajdują się cztery stanowiska do obsługi, przeglądów i napraw bieżących pojazdów z kanałami oraz dwie myjnie. Każdy, nawet najmłodszy, mógł usiąść za kierownicą trolejbusu i przez chwilę poczuć się jak jego kierowca. Zwiedzającym zademonstrowano działanie myjni. 80% wody zużywanej w myjni pochodzi z odzysku. Rocznie zużywa się tu 5000 metrów sześciennych wody. Najmłodsi próbowali swoich sił przy dyszy mycia ręcznego. Na drugim planie widoczna jest hala lakierni produkcji włoskiej z filtrami zapobiegającymi przedostawaniu się szkodliwych związków do atmosfery. Znajdujemy się na placu postojowym, na którym parkuje 87 pojazdów. 5000 metrów kwadratowych jest zadaszone. Planowane jest zainstalowanie farmy paneli fotowoltaicznych. Najnowszy nabytek przedsiębiorstwa to przegubowy trolejbus Solaris Trolino 18, wielozadaniowy i bogato wyposażony, posiadający silnik o mocy 240 kW. Baterie Solaris Hig Power pozwalają na ładowanie podczas jazdy z sieci trakcyjnej. Pozwala to na pokonywanie długich odcinków pozbawionych sieci. Na placu postojowym stoją również pojazdy obsługi technicznej. Jeden z takich pojazdów udostępniono do zwiedzania. Warsztat techniczny firmy Mercedes służy do naprawy zerwanej sieci trakcyjnej. Posiada podnośnik na dachu i wyposażenie pozwalające na naprawy. Na tej planszy można było zapoznać się z dawnymi i współczesnymi trolejbusami, które jeździły i nadal jeżdżą po gdyńskich ulicach. Jeden z zabytkowych trolejbusów znajdował się w zajezdni, trzy jeździły po zabytkowej trasie 326. To jeden z nich, trolejbus firmy Skoda, 9TR20 z 1975 roku. Sprowadzono go z Lublina
i wyremontowano w 2011 roku w czeskiej Ostrawie do stanu niemal fabrycznego. W Gdyni te trolejbusy kursowały w latach 1962-1979. A to radziecki ZU-682B zwany Ziutkiem. Sprowadzono go z Ukrainy i wyremontowano w 2015 roku. Został wyprodukowany w 1984 roku w zakładzie imienia Urickowo w mieście Engels. Właśnie rusza na zabytkową trasę 326. Szwajcarski Saurer 4 i ILM z 1957 roku oraz polski Jelcz 120 ME znajdują się na trasie. Zajezdnia przygotowała na dzień otwarty konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, polegający na wykonaniu 6 zadań, po których na karcie gry stawiano pieczątki. Pierwsze zadanie przygotowali pracownicy pogotowia sieciowego. Zadanie drugie polegało na odnalezieniu radiowozu Straży Miejskiej i wykonaniu zadania wskazanego przez funkcjonariuszy. W trzecim zadaniu należało podłączyć odbieraki trolejbusu do sieci trakcyjnej. Czwarte zadanie to czynności za kierownicą w trolejbusie przegubowym związane z zadaniem szóstym – logowanie się do sterownika informacji liniowej. Zadanie piąte to udzielanie pierwszej pomocy. Trzeba było również odgadnąć nazwę wyposażenia medycznego. Mile widziane były podpowiedzi. Zadanie szóste to uzyskanie logina do zadania czwartego u pracowników Wydziału Ruchu oznakowanych pomarańczowymi identyfikatorami. Była również bezpłatna wata cukrowa w dwóch kolorach, a także kawa i gofry lub hot dog do wyboru, też bezpłatnie. Obecnie realizowany jest kolejny program Elliptic wdrażania trolejbusów hybrydowych pozwalających na wydłużanie tras bez konieczności budowy nowej infrastruktury sieciowej i stopniowego wycofywania autobusów dieslowych.